Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Rozmów Spekulowanych. Ja nazywam się Maciej Leściorz, wraz ze mną jest Łukasz Wardyn. Dzień dobry. Obaj reprezentujemy CMC Markets. Zanim zaczniemy program, tradycyjnie prośba o subskrypcję, czyli o naciśnięcie przycisku subskrybuj pod tym materiałem wideo. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia również o kolejnych naszych programach, zarówno Rozmów Spekulowanych, jak i wszystkich innych, które regularnie pojawiają się na kanale CMC Markets Polska. Program. Zgodnie z konwencją, podzielony na cztery części. Zaczynamy od czarnej melancholii. Chociaż ten tydzień mamy akurat całkiem pozytywny, ale czarna melancholia też się yy, znajdzie w, tym, w tej konwencji na pewno. Trzeba spojrzeć na publikację PMI. Mieliśmy w tym tygodniu, początek tygodnia, czy poniedziałek, dzień z PMI, i w zasadzie wszystkie wypadły fatalnie. Zaczynając od Polski, mamy spadek do 42,1, wcześniej poprzedni wynik 44,4, oczekiwania były na poziomie 43,6. W Niemczech 49,5, punkt. Francja 49,3, strefa euro 49,8, Włochy 48,5. Generalnie wszystko spadło poniżej 50. Również tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na USA, no właśnie ten ważniejszy wskaźnik ISM, akurat w Stanach jest powyżej 50 punktów zarówno ASM jak i PMI, ale trend się utrzymuje, niewiele, bo tutaj jest tak wypłaszczone w ostatnim czasie, natomiast my już skoro przypomnijmy, że te PMI powstają na podstawie ankiet 200 menadżerów reprezentujących firmy pod kątem zakupów, to, są, to jest indeks menadżerów zakupów i jest to indeks wyprzedzający, czyli wskaźnik wyprzedzający, więc to, co teraz ci menadżerowie, jakie mają odczucia, jakie są oczekiwania względem przyszłości, no to może się rzeczywiście w tej przyszłości zmaterializować. No i to już nie jest takie wcale kolorowe, no bo pokazuje, że ta gospodarka będzie słabnąć. No póki co na papierze nawet nasza gospodarka wygląda świetnie, również prognozy nawet największych instytucji, bo i. Tym już ubiegły miesiąc, bo w lipcu zarówno Komisja Europejska, jak i międzynarodowy Fundusz, Walto, międzynarodowy Fundusz Walutowy podniosły nam prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok, obniżyły na kolejny. No, ale to w sumie też się wpisuje w te PMIE, które z opóźnieniem jednak działają. No, także tak, no ale nie jak, jest kolorowa. No, bo, ale no mamy y, też w Polsce cały czas stymulację gospodarki, tak naprawdę przez te różne dopłaty. No teraz wakacje kredytowe się zaczynają. No więc to wszystko dy y będzie działać im plus na, na dynamikę wzrostu gospodarczego, więc w sumie y no też ta tarcza przecież jest przedłużona, y antyinflacyjna, więc no to są podstawy do tego, żeby ta dynamika mhm. gospodarcza no, nie tyle utrzymała się, ale no nie, nie, nie zapikowała, y no tylko no wiemy co z tego, bo wiemy też jakim, jakim to jest niestety kosztem. No tak, a tu mówimy o Polsce i właśnie to jest o ciekawe. Polsce, tak. Że te dane, ten poziom 42,1. Yy, to jest najgorszy wynik od okresu pandemii, od maja, kiedy blokada, zablokowana była gospodarka, więc wiadomo, że te nastroje były fatalne, wtedy oczekiwania też były dramatyczne. A jeszcze wcześniej musielibyśmy się cofnąć do poprzedniej dekady, do roku 2009, czyli też tutaj tego centrum kryzysu, kiedy no cały świat był pogrążony w kryzysie, więc też wiadomo, że te oczekiwania tutaj nie mogły być dobre. No i to jest ciekawe swoją drogą, że w tym momencie, ciekawe, no? kiedy jednak, no. Nie widać tutaj choćby w sytuacji w, na rynku pracy. No mamy przecież cały czas bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, a już te takie oczekiwania takie są, i, i to też wskazuje, że dane, które mamy na papierze z przeszłości, no nie będą jednak w przyszłości tak samo wyglądały, no bo to jeżeli rzeczywiście siądzie produkcja, no bo to te prognostyczne dane dotyczące PMI, no. W przyszłości przełożą się na produkcję, to automatycznie to też przełoży się na, na bezrobocie, przełoży się na konsumpcję, czyli cała ta machina gospodarcza zacznie też w dół ciągnąć. Ja jestem, ja jestem ciekawy, czy to faktycznie przełoży się na poziom bezrobocia, na wzrost bezrobocia, bo no jednak cały czas o tego, tego pracownika może być trudno, natomiast myślę, że na pewno. To się przełoży na to, że y, nawet jak będą oczekiwania wzrostu płac, no to one się nie będą materializowały, no to pracodawcy nie będą chcieli pod, podwyższać. No, niższa sprzedaż, niższa produkcja, więc y, no, przynajmniej mam taką nadzieję, że, że na bezrobocie to nie wpłynie, ale wpłynie to po prostu, że zrobi się znowu rynek, rynek pracodawcy. To ma o tyle pozytywny wydźwięk, że z Przynajmniej ma to wpływ na niższą konsumpcję, no i też na brak nakręcania się tej spirali, właśnie płacowej. Więc tutaj I inflacyjnej, i, i, I dalej inflacyjnej. No więc to e, teraz, czyli zadziałał, wszystkie te elementy powoli jakoś tam zaczynają działać, czyli po prostu ta bardzo wysoka inflacja, na szczególnie na tych podstawowym koszyku dóbr, ona na tyle wpływa. Na portfel czy wpłynie na portfel Polaków, i do tego te podwyżki stóp procentowych, które jednak no, przez, przez działania, przez te wakacje kredytowe one nie będą miały aż takiego przynajmniej wpływu. No ale jednak to wszystko widać: jest szansa, że uderzy w portfele Polaków. Widzą to właśnie ci menedżerowie, którzy wypełniają tą, tą ankietę, dlatego taki, taki jest fatalny wynik. No, jeżeli do tego wszystkiego założymy, że to się przedłuży, jeżeli wiemy też, że przez jeszcze dłuższy okres te stopy procentowe pozostaną, no może będą trochę wyższe, może nie, ale pozostaną na takich pułapach, jak są w tym momencie, no to, Trudno będzie o wpływy na nasz, przynajmniej na polski rynek giełdowy, no bo mhm. są teraz no inne instrumenty bezpieczniejsze, które przyciągają zwykłe lokaty, czy, czy rynek Obligacje, obligacyjny, dokładnie. czy korporacyjny. No jest tego, jest tych alternatyw, trochę jest, więc myślę, że może być właśnie trudno o to, żeby ktoś decydował się ryzykować a też takich spółek, które płacą dywidendy wysokie, ponad 5%, no to jest niewiele na naszej giełdzie, a to i tak jest mniej, a to i tak jest mniej niż te lokaty na przykład. Tak, zastanawiam się też, czy ten forward guidance, który udzielił prezes Glapiński na Molo w Sopocie, czy teraz nie zacznie się trochę materializować z większym prawdopodobieństwem, dlatego że wspomniał wtedy, że ten koniec cyklu podwyżek jest bliżej niż dalej, ale może właśnie takie dane sprawiają, że jeszcze bardziej będą takie oczekiwania, nawet rynkowe się zaczną, że mhm. już może nie koniec cyklu podwyżek, no ale złagodzenia. Więc y, takie ruchy o 75 punktów bazowych, 50 punktów bazowych być może już są przeszłością i teraz należy oczekiwać, jeżeli podwyżki będą, no to faktycznie o na przykład 25 punktów bazowych, to z kolei niezbyt dobrze dla polskiego złotego, nawet patrząc, co robią nasi sąsiedzi jak tam drastycznie, na Węgrzech o 100% wzrost 100 w ciągu, tam bardzo krótkiego, o znaczy o 100% też względem jakby tego, co aha, było, prawda, w sensie aha, nie, nie 100% jako, tylko z, w, wzrost w krótkim okresie tam z, z niecałych 5 do 10 y y punktów bazowych, no tak, bo no y no no tak, by by tam poniesie. była podwyżka 200, tak, za, za tak za i to za takie dwa ruchy, ruchy to... duże były w krótkim okresie czasu, no, to jest tak. No, dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje na rynkach amerykańskich, i tam można powiedzieć, że jest w miarę spokojnie. Eurodolar trochę odbił i zrobiło się tak spokojnie na rynku. W związku z tym, wraz z tym odbiciem eurodolara e, się, poprawiła się kondycja złotego. E, I to na przykład też jest argument za tym, żeby no, na razie pewnie. RPP może się wstrzymać z podwyżką albo nie spieszyć się, zmniejszyć zakres. Ale co, jeżeli w Stanach Zjednoczonych to tylko korekta? Na przykład docieramy, jesteśmy teraz na jakichś tam poziomach oporu i zaczniemy wracać do, do spadków, albo nawet jeżeli nie do tego trendu dominującego, to po prostu zacznie się więcej niepokojów. Spadnie euro -dolar i znowu wrócimy na przykład na złotym do spadków, co wtedy zrobi RPP? Bo w takiej sytuacji jak teraz jest, to owszem, patrzymy na te wykresy, jest spokojnie. Może nie podwyższajmy stóp, gospodarka spada, dynamika gospodarki spada, nie podwyższajmy. No ale w momencie, gdyby pogorszyły się nastroje i złoty zaczął spadać, no to będą znowu musieli reagować. Więc no, My, myślę, że szczególnie w tym wątku czarnej e, melancholii, no to wróciłbym właśnie do tego, że te amerykańskie indeksy e, relatywnie mocno odbiły. E, jest, ta, jest ta gra właśnie pod to, że e, inflacja już e, te wzrosty inflacji już nie przyspieszą, że będą takie tendencje dezinflacyjne. E, no, ale jednak jakiś ten scenariusz dalej jest. Dalszych podwyżek stóp procentowych, i gdyby zaczął reagować rynek pracy negatywnie i konsument, też amerykański, no to może się okazać, że właśnie kończymy tą tak naprawdę już tą korektę. No, bo o tym sobie jeszcze o tym zeszłotygodniowym odbiciu i tej sytuacji na rynku. Powiemy w ostatnim wątku, bo on świetnie pasuje właśnie do świata różowych okularów, ale to nas sobie na koniec zostawimy. Natomiast można w czadem Jancholi wspomnieć, że rzeczywiście po tym odbiciu. Teraz mamy uspokojenie, taka konsolidacja zaczął się być może jakiś ruch boczny. Więc trochę wpasowuje się w to, co ty mówisz, że może. Ta ta korekta nie będzie aż już nie, nie będzie kontynuowana. Tak, no bo teraz rynek nam się na, na, na pewno, wyraźnie uspokoił. No na pewno na, na SP doszliśmy do, do bardzo ważnych już poziomów. No, no powiedzmy tam jeszcze 100-200 punktów wyżej, jeżeli, jeżeli byśmy dotknęli tych pułapów. Na przykład 4200, 4300, no to cały czas jeszcze będzie można uznać za, za, za korektę, więc no, ja obawiam się, żeby z tych poziomów właśnie rynek nie. No po prostu, może, może nie tyle, że zacznie spadać, wróci do, do, no, do nowych dołków, ale Zatrzymamy się i wejdziemy w taki bardzo szeroki trend boczny. No, jest to realne, jak najbardziej, i wtedy wszystko może się skomplikować. Mm -hmm. no, jesteśmy teraz w tym zakresie dokładnie, w którym w maju rynek najpierw wszedł w taką konsolidację półtora tygodniową, i potem z tej korekty y, mieliśmy bardzo silny spadek. Y, no i taki scenariusz już się nam kilkakrotnie powtarza, bo to samo było przecież na początku maja, potem w drugiej połowie maja. I to 4200 na S500 no nie chce być pokonane. Teraz nawet rynek w terytorium nie doszedł. Teraz mamy 4 000, niecałe 100 punktów, więc no widać, że nie jest to taka pełna fala optymizmu, ale o tym sobie właśnie jeszcze później powiem. A co do Polski, no mamy jednak w cudzysłowie walkę z inflacją rządu, która trwa. Yy, tak, jest, ostatnio się pojawiła informacja, że już nie tylko teraz dopłaty będą do węgla, yy, ale rząd szykuje dopłaty również do LPG, do, yy, nawet do, do, do w, drzewa chyba było tak, że też jeżeli chodzi. Jest, jeżeli od tak, no, drzewem bo... też tutaj ma być dopłata w zasadzie wszystkie źródła energii, no to mamy tą walkę, o której kiedyś mówiliśmy oczywiście z punktu widzenia konsumenta super, wszyscy się cieszą i nawet czytałem, że poparcie dla dopłat jest wśród wyborców wszystkich partii. Najmniej wśród Konfederacji, bo jedynie 50% wyborców Konfederacji zgadza się z tym i chciałoby mi, żeby były dopłaty do tych różnych źródeł energii, natomiast wśród wyborców PiSu najwięcej, bo tam bodajże, pod 90% jest za wśród wyborców PO tam i Lewicy chyba między 70 też około 70% generalnie wszyscy cały naród chce żeby chce kasy. dopłacać chce kasy no i uznaje to za walkę tak się wydaje z inflacją w takim razie tak Niechczę się z konsekwencjami jest. no jest to no ale w sumie no jest to walka z inflacją no bo inflacja rośnie no masz, masz mniej, gorszą siłę nabywczą, no to jak ja ci przecież dam. 1000 tak. złotych czy dwa, no to wygrasz, z nią, Czy przegrasz? Wygrasz. Ja, Czyli znaczy jest, jest to walka z inflacją. Z drugiej strony y, nie dziwię się trochę, no bo jak daje, no czemu nie brać? Nie, no, czemu no, nie brać 500+, tak. plus? Czemu nie brać? Do, nie wakacji kredytowej, skoro tutaj można sobie przekalkulować, że to jest na tym czysty zysk dla każdego, na tym się nie może stracić. I tak samo tutaj, no to jest jednak dopłata. Z drugiej strony, jak wiesz, że potem w podatkach oddasz, w inflacji oddasz, to można się czuć trochę, mówiąc brzydko, jako frajer, tak, jeżeli tego nie zrobisz, bo wiesz, że i tak zapłacisz, to, to czemu w się nie brać. I teraz tak, no najgorsze jest to, że przez takie działania rządu e, my wydłużamy ten okres tak. wysokiej inflacji i w związku z tym zamiast, e, zamiast mieć właśnie na przykład ten szczyt inflacji za sobą, my konserwujemy ją tak jak najbardziej e, i, w, i wspieramy ją i teraz... Za parę miesięcy my możemy mieć inny szok, zupełnie w jakimś nowym miejscu związanym z cenami i, i znowu będziemy musieli tam dopłacać, no generalnie jest to po prostu, jest to jest to bez sensu z punktu widzenia walki z inflacją. Ja naprawdę nie rozumiem. Natomiast myślę, że pojawia się coraz więcej głosów, żeby jakiś próg dochodowy wprowadzić. No to już nie jeżeli chodzi o te wakacje kredytowe, ale właśnie o na przykład te, te nazwijmy to umownie, czeki na węgiel i na, na inne źródła. Tak to powinno wyglądać. I, I co trochę takich głosów się pojawia? No zobaczymy, czy. Czy uda się to przeprowadzić przez, przez Sejm. No bo jednak lepiej, lepiej mieć politycznie taki klarowny przekaz niż. My takiego zresztą Twita no zrobiliśmy na ten, na ten temat. Ty byśmy mogli pokazać ten, ten slajd z byczkiem i niedźwiedziem. Tak, no bo właśnie myślę, że tak to można dość właśnie podsumować, że. Jeżeli jesteśmy optymistami, to można założyć, że walka RPP z inflacją, a z drugiej strony, właśnie rząd i nie tylko wspierający różne działania, no to w najgorszym wypadku, myślę, to będzie właśnie taka, no nic się nie stanie. Tak? Gra, o gra o sumie zerowej. Gra o sumie zerowej. Natomiast no, można sobie wyobrazić taką sytuację, że że coś się tak skomplikuje na rynkach światowych, taki będzie niepokój, że to nie będzie niestety gra o sumie zerowej I, i my przesuniemy i wykreujemy nowe jakieś trudne zjawiska, później znowu do zwalczenia. Mhm. Więc to jest no nie krót, Krótkoterminowo może się uda, według mnie kluczowe będą właśnie te, te światowe rynki. No bo łatwo sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której. Znowu mamy dość dużą awersję do ryzyka. Inwestorzy zagraniczni nie chcą kupować naszych obligacji, i jesteśmy zobligowani do tego, żeby, pod, żeby zapłacić im więcej, podnosić stopy procentowe. I wszystko się wtedy, wszystko się wtedy komplikuje. już jesteśmy przy tym twicie z Bykiem i Niedźwiedziem, to przy okazji zapraszamy widzów na, na Twittera, smcmarkets.pl, dlatego, że ten Byk i Niedźwiedź są nowi bohaterowie serii, która będzie miała kontynuację właśnie byki, i Niedźwiedź, różne dialogi i trochę taki opis bieżącej sytuacji rynkowej. Może jakieś imię warto nadać też i Bykowi i niedźwiedziowi. Też tutaj, jeżeli tutaj widzowie mają pomysły, jak nazwać naszego cyfrowego niedźwiedzia cyfrowego byka, to też Prosimy o sugestie. Myślę, że niedźwiedź to inflacjusz. Nie mam pomysłu dla, dla byka. Przejdźmy sobie może do drugiego wątku, bo tutaj w mądrych głowach chcielibyśmy też trochę optymistycznie, no bo gdy prezes BlackRock mówi o tym, że trzeba kupować bitcoina, że to jest świetny czas dla bitcoina, to wydaje się, że to jest super moment, tak? Dla film, który sceptycznie się nastawiał, nagle mamy y, materiał na wideo, tu akurat nie dużo jeszcze jeszcze a potem bo ta liczba rosła. Natomiast wyraźnie powiedziane, kupuj Bitcoina teraz. Sceptyk mówi, kupuj. Po czym e, się okazuje, że to co mówi, wcale nie jest e, faktycznie prawdą. To może ja powiem, po, jak, e, ca... jak do tego doszedł. Tak. Tutaj, e, co jest, e, pokazałem prezes BlackRock, ale z frontu nie zmienia się, okazuje, że to jest nagranie z CNBC zupełnie czego innego dotyczące tylko mamy taki fake YouTube'owy, ale powiedz, faktycznie, bo, bo zazwyczaj, jak to zazwyczaj jest tak, że jak przygotowujemy właśnie jakieś cytaty, no to, no, właściwie to ich nie przygotowujemy i my je sobie zbieramy, one napływają. Akurat było tak, że nawet po Fedzie nic ciekawego się nie pojawiło. Ja szukałem wczoraj. Cytatu, właśnie na dzisiejsze spotkanie, i przeglądałem sobie, czy może Warren Buffett coś powiedział ciekawego, coś mądrego, jako mądra głowa, Bill Gates i tak dalej, różne, różne osobistości, nic nie znalazłem. I trafiłem na tweeta właśnie, na Twittera szefa BlackRocka. No i przeglądam sobie jego Twittera, i tam jest właśnie odpowiedź na jakiś tam jego tweet. I że właśnie on mówi: kupuj, kupuj bitcoina. No ja pamiętam jakieś jego stare wypowiedzi, gdzie on właśnie był no bardzo niekorzystnie się wypowiadał o kryptowalutach. W ogóle mówił, kiedyś nawet mówił o tym, że to jest bitcoin, to jest indeks mierzący pranie brudnych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No i to, więc to mnie bardzo zaciekawiło. Mówię, no to, to jest typowa mądra głowa. Na tym, na tym koncie jego Twittera było przekierowanie do YouTube'a z tym, z tym plikiem. No, oglądnąłem ten filmik, ale już mnie to zastanowiło, że w tym filmie, tak naprawdę, pomimo że w opisie jest napisane, że kupuj, mówi, kupuj bitcoin, tam nic takiego nie było. To mnie zastanowiło i z Coś tu było podejrzanego i w jakichś tam komentarzach ktoś sugerował, kiedy to było nagrane. Ja zacząłem trochę szukać i okazało się, że to jest w ogóle stary film z 2019 roku. W ogóle w całym tym filmie, który można sobie na CNBC w archiwach jeszcze zobaczyć, on w ogóle nie mówi nic takiego. Ten film dotyczy zupełnie czegoś innego, ale jest to tak zmanipulowane i tak właśnie podane i jeżeli ktoś Przejdzie taką drogę jak ja, czyli odpali sobie Twittera, zobaczy jakiś tam komentarz, nawet wejdzie tam na ten komentarz. No to wszędzie jest, mówi, że ta osoba mówi: kupuj, kupuj bitcoina. No manipulacja naprawdę w czystej tak, tak. postaci. A zobacz, to zazwyczaj dotyczy rynku, właśnie kryptowalut. Też spotkałem się kiedyś z taką reklamą Tesli. Gdzie to była jakaś chyba platforma, ktoś nazywa Tesla, ale był Elon Musk na swoim wystąpieniu, to była, była publikacja wyników testu, albo prezentacja któregoś samochodu, był bardzo wyciszony oryginał angielski i na to lektor nałożony w języku polskim, z tego co pamiętam. I właśnie mówił, że tutaj to jest taki akcelerator zysku, chyba tak się nazywało, na że tutaj e, to jest spółka gigantyczna, giełdowa, która gwarantuje zyski, ale wszystko było wokół kryptowalut, co właśnie kręciło. Mm -hmm. e, I też mogli pokazać slajd z naszego kanału. YouTube. Myślę, że pod dzisiejszym materiałem też coś takiego się pojawi. Praktycznie nasz dział marketingu też musi tutaj regularnie usuwać komentarze. To są, nie ma popytu na cukier, to jest najnowsze nagranie z ubiegłego czwartku naszego programu Artyści Rynku, który się w czwartki pojawia. To obok to jest co w rynku piszczy, taki poniedziałkowy przegląd rynkowy. I to akurat są dwa przykłady, które mi się pierwsze nawinęły tutaj pod kątem dzisiejszego programu, żeby zrobić slajd i zrzut ekranu z tego Generalnie różni szkoleniowcy, czy też chcący zareklamować swoje różne platformy dziwne, głównie kryptowalutowe, pod naszymi wideo, ale również innymi z całej branży, bo to wiem, że rozmawiając z różnymi, które mają nawet szersze zasięgi, dokładnie gdzieś to samo, im szersze zasięgi, tym częściej się to pojawia, to algorytmy wrzucają. I to są, kiedyś to było na zasadzie takiego bardzo prostego przekazu, na zasadzie polecam tutaj szkolenia u. Johna A, na przykład, tak? Jakieś tam było imię i nazwisko podane, zazwyczaj jest to Telegram też ciekawe, nie Whatsapp, ale mm -hmm. nie, Telegram i, i kontakt przez Telegram do, do niego, to też może świadczyć, że to gdzieś za wschodniej naszej granicy, bo tam to jest naj, najpopularniejsze, a teraz to przybrało nieco inną formę, zazwyczaj jest jakieś pochwalenie, tak jak tutaj w tych, na tych dwóch zrzutach ekranu bo widać, jest jakaś odpowiedź nawet czasami na to, że bardzo cenię to, co robisz, faktycznie rynki są takie i takie i dopiero potem jest gdzieś wrzucone to Akurat tutaj zagwiazdkowałem to na tym rzucie ekranu, no ale tam są podane, dane kontaktowe. I jeszcze do tego często później jest dyskusja. Tak, tak, żeby to jako na samym górze. To jest no dobre to... kilka komentarzy. Tak. To jest też ciekawe, że one spływają w różnym czasie. Mhm. no Jeżeli ktoś się w to, w to nie wczyta i nie zastanowi, no to wygląda jak faktycznie jakaś tam dyskusja. Natomiast no, treści już są takie dość tak. ordynarne. Oczywiście to Ordynarne w, pod względem reklamy. I oczywiście. Google Translator często też tam w grze jest, to widać, że nie zawsze jest to w pełni składne, no ale te odpowiedzi też są właśnie. Ktoś reklamuje jakiegoś szkoleniowca, potem kolejna osoba pisze tak, faktycznie dzięki niemu. To jest też ciekawe, tam zazwyczaj jest powiedziane, zarobiłem 11 bitcoinów, 7,5 bitcoina. Są takie wartości, to co kiedyś było w reklamach, że czy chcesz zarabiać, nie, na przykład 10%, bo to jest, nie jest ważne, czy chcesz zarabiać 643 dolary tygodniowo, na przykład, albo dziennie. Konkretne wartości trafiają do ludzi, to jest też niesamowite. I też tutaj rynek kryptowalut. Tak mi się akurat nasunęło. Jechaliśmy taksówką dzisiaj do programu, do studia i taksówkarz usłyszał, że coś mówimy o Bitcoinie i niech zwrócił uwagę. Sam powiedział: Oj, trzeba było kupić, mogłem kupić, myślałem o tym. Więc to widać, że ludzie nie zajmując się na co dzień w ogóle tym rynkiem, też o kryptowalutach myślą. Pod rozmawiali o Wibu 20 o SP. Ten temat, by. Nie został przez taksówkarza podjęty. Tutaj rod Bitcoin akurat padło, więc od razu nam się taksówkarz ożywił. No więc też dlatego pod każdym materiałem wideo trafia właśnie o kryptowalutach. No ale niestety to też, też oznacza, że nie mamy prawdziwego cytatu na tę mądre głowę, bo to nie był jak, jak najbardziej fake. Tak, ale co ciekawe... Mamy, nawet z tym taksówkarzem weszliśmy w krótką dyskusję i faktycznie już teraz ten moment może już, już jest taki trochę ryzykowny, inaczej, jeżeli by wszedł to faktycznie duża szansa, żeby stracił patrząc jak się Bitcoin ostatnio zachowywał, ale pomimo tej relatywnej słabości kryptowalut cały czas te właśnie są w obiegu te komentarze mhm. i te ogólnie kryptowaluty cały czas są w takim już obiegu właśnie. Mhm. To ciekawe. No a jak tam sytuacja w ogóle na Bitcoinie, bo to trochę nam... Tak, jak, jak na kryptowaluty, no to niewiele się dzieje, no bo mamy te poniżej 23 tysięcy. Pomimo rekordowego wzrostu na giełdzie, gdzie ta korelacja między tak, no. indeksami Natomiast, a Bitcoinem była widoczna. No, jak, jak można powiedzieć, no długoterminowo jednak tam Wsparcie, czyli ten, ten szczyt sprzed wielu, wielu lat, no zadziałało i od tego poziomu się odbiliśmy. Więc no to jednak potwierdza, że to wsparcie jak najbardziej jest ważne. Eee, owszem, szczyt poprzedni, i jeszcze tutaj warto dodać ten psychologiczny poziom 20 tysięcy Tak, no a aczkolwiek oczywiście, no większość e, pewnie. Dużo, dużo więcej niż połowa, nawet, nawet różne. Po przechodzeniu tych poziomów w dół, tam były różnego rodzaju statystyki, ile osób jest na minusie na, na bitcoinie, więc wiadomo też, łatwiej odbijać, gdy nie ma. No, gdy, gdy wiele osób jest zawieszonych na jakiś tam mhm. poziomach, i oni i tak nie będą sprzedawać teraz, bo te poziomy, nawet no jeżeli właśnie. odbije od dzisiaj jeszcze 20%, 30%, to i tak nie będą dla nich zadowalające. Mniejszy ból. Natomiast no, trzeba, trzeba optymistycznie, trzeba, długoterminowo trzeba powiedzieć, że faktycznie tamten poziom zadziałał. No i to jest kropka, z tym nie można dyskutować. No, ktoś, że jest pesymistycznie nastawiony, no to powie, że marne to jest odbicie. Faktycznie jest marne. Okej, okay, no ale patrząc na wykres, raczej rynek nie jest mocno zainteresowany kryptowalutami, no to odbicie jest, bo jest, ale no po tym silnym spadku jednak widzisz, że ostatnie pół roku było słabe. Czego nie można powiedzieć o sztuce, więc może przejdźmy sobie do wątku trochę kultury. Według raportu Artaktik rynek sztuki bardzo mocno się rozwija. Sprzedaż na aukcjach w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie bieżącego roku wzrosła o 25% z poziomu 5,9 miliarda w ubiegłym roku do 7,4 miliarda dolarów w pierwszym półroczu tego roku. Ten raport potwierdził, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to w dalszym ciągu stolica i ta koncentracja jest bardzo duża w Nowym Jorku. I też to potwierdza największy dom aukcyjny na świecie, czyli Christie's, gdzie też poinformował, podał wyniki za pierwszą połowę 2022 roku. Sprzedaż też wzrosła o niemalże 20% w ramach tego jednego serwisu aukcyjnego, co ciekawe głównie przez internet, ale również aukcje prywatne wciąż mają się dobrze, chociaż gorzej, ale bardzo mocna, bardzo mocna dynamika w tej sprzedaży przez internet, czyli rynek sztuki, o czym już kilkakrotnie mówiliśmy w przeszłości, również w kontekście polskim, ma się cały czas dobrze. No to, to jeszcze jest też wyjątkowy taki sektor sztuki, prawda? To, to mówimy o tych naprawdę najdroższych, no, jakieś tam dzieło Andy Warhola za 100 chyba 90 milionów tak. dolarów. No więc to są, no to już jest... Super ekskluzywna no, super, sztuka. Super ekskluzywna sztuka i... No, ta, część, ta część społeczeństwa, czyli ci super bogaci, oni nie stracą na tym kryzysie. To jest też poszukiwanie takich alternatywnych źródeł <kli> inwestycji, no bo tutaj mamy też różne te inne właśnie metody inwestowania, np. w whisky, w sztukę. To też zyskuje w takich momentach, kiedy. Jest. No są z whisky, to mamy akurat Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie wiem czy, czy miałeś e, przyjemność to czytać, no, tam z, właśnie zainwestowano w jakieś whisky i niestety, no Wypij, niestety. Wy bardziej, bardziej jeszcze nawet przed nie doszło do konsumpcji, bo gdzieś tam to wyparowało przez, mhm. przez, jakieś, e, przez jakieś tam konstrukcje, no ale nie, no to, to oczywiście dygresja, masz rację, no tak jest, no, jest to taki właśnie element tego... Ekskluzywnego poziomu najwyższego, jeżeli chodzi o sztukę, dobrze się trzyma i, i będzie się dobrze trzymać. Też w czasach nawet bardzo wysokiej inflacji, nie, nie, zostanie, nie zostanie dotknięty. Tak, tutaj trzeba by też sięgnąć. Zakład tych danych nie mam. Nie, 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 nie ściągnąłem sobie, jak to wyglądało, cały rynek sztuki, jak się kształtował w okresach poprzednich kryzysów. Jakiś załamy na rynku, ale wydaje mi się, że to jest i tak ta część, która nie upada tak mocno, czyli ten te sektor cały czas się może trzymać całkiem mocno, nawet w momencie, kiedy jest taka inflacja, czy nawet właśnie wtedy, bo to jest sposób na zabezpieczenie kapitału. Tak? Część może traktować tę sztukę zamiast inwestycji, na przykład w złoto, to tradycyjnie było uznawane niekoniecznie prawdziwie, ale za, za tę ochronę przed inflacją, tak samo tutaj ta sztuka może być tym elementem, która w, oczywiście, jeżeli tutaj weźmiemy pod uwagę nie spekulacje, ale inwestycje na lata, no to może zabezpieczyć kapitał. Tu a propos tego złota, warto właśnie do naszego wrócić e, analityka sprzed kilkunastu minut, taksówkarza właśnie, który akurat powiedział, że tak. jedno co wiadomo, że złoto zawsze rośnie. No tu akurat od razu mi się lampka zapaliła, gdy, gdy, gdy coś takiego usłyszałem. Natomiast może zachęcam, na, na naszej stronie pojawiła się taka dość ciekawa analiza, próba, próba spekulacyjna, jeżeli chodzi o, o szeroki zakres rynku złota, gdzie jest koncepcja ewentualnych wzrostów. To jest na, na nas, naszym Twitterze, na naszej stronie też, więc zachęcam, żeby przeczytać. No ale. Bez dwóch zdań rynek sztuki z tej najwyższej półki jest odporny. Też, też według mnie bardzo symptomatyczne to, jak mocną pozycję ma jednak nowy Jork w, w tym, jeżeli chodzi o te wszystkie aukcje. No to, to też pokazuje. No bo zawsze mówimy o tym w kontekście eurodolara, gdzie, gdzie jest ten e, kapitał, że on jest w Stanach Zjednoczonych, a różne segmenty tam, gdzie są inwestycje, zostały opanowane. Tak, no ale skoro zahaczyłeś o złoto, no to nasz analityk, taksówkarz miał rację, no faktycznie teraz złoto mocno odbija, odbięcie. od tego poziomu 1700 też zadziałało to wsparcie i czy zawsze będzie rosło, to może nie, ale... No I też jeżeli to, to, mówisz to mówisz w dolarach, natomiast jeżeli chodzi o z, złoto złotych, w złotych, to już w ogóle trzyma się, to nie udało się przebić 10 tysięcy złotych za, za uncję złota. Była korekta, ale ona o no, kilkanaście procent w miarę y, to złoto się utrzymywało w złotych na wysokich poziomach, więc no, ma, ma rację. Ma rację to jest pocieszające, że się w społeczeństwie jest, jest coraz większa świadomość, to o czym zawsze mówimy, że akurat Polska na tle krajów rozwiniętych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, czy na przykład Japonii, gdzie ta świadomość inwestycyjna jest gigantyczna, no to wypada bardzo blado, a się okazuje, że nawet w taksówce można sobie porozmawiać o inwestycjach, o rynku. Kryptowalut, złota, no właśnie szkoda, że o ten WIG20 nie zahaczyliśmy. Mogliśmy, to następnym razem postaramy się yy, tego samego taksówkarza tutaj z, 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 z nam, zamówić na dojazd do studia. Przejdźmy sobie do ostatniego wątku, skoro już tak nawet optymistycznie nam się udało wejść w tę rewirę, świat różowy w okularach, mamy za sobą najlepszy tydzień na Wall Street od listopada 2020, nie tylko na Wall Street, bo na giełdzie w Europie też było całkiem dobrze, nawet na ŻWiK20, Radzi sobie, radził sobie całkiem dobrze, teraz ten już, już niekoniecznie, ale cały czas jest sytuacja pozytywna. Widać, że co ciekawe, to wystąpienie, podwyżka stóp procentowych Stanów Zjednoczonych, która miała miejsce w ubiegły czwartek, została odebrana bardzo gołębio przez rynek. Czyli mamy gołębi, odebranie, z trąbiego ruchu, takie sytuacje, z którymi się wcześniej mierzyliśmy gdzie wcale Jeremy Powell nie był jakoś super, tak naprawdę tutaj gołębi właśnie i ja tam nie widziałem jakichś takich no, ja symptomów. Ja że... trochę jestem zaskoczony. <laughs> Natomiast no, widocznie tak i tak miało być, tak? już doszliśmy do takiego poziomu, że rynek zaczyna już wyceniać to, o czym mówiliśmy, to jeszcze było z Piotrem Cymcykiem chyba miesiąc temu, gdzie już wspomnieliśmy o tym, że powoli zaczynają się te wycenianie, zaczyna się wycenianie obniżek stóp Czy Najpierw dochodzimy do granicy, kiedy koniec, już w tym momencie dochodzimy do tego właśnie momentu, kiedy rynek widzi ten koniec, a oczywiście kolejny krok to już jest. Wycenianie obniżek. Gdzieś ta, według tego narzędzia, przez które można obserwować te tendencje i oczekiwania, to gdzieś tam pojawiają się luty marzec. Fedłocz, tak? tak, 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 tak Fedłocz, tak. jakieś tam pierwsze pomysły na obniżkę, no ale ja bym aż tak na to nie liczył. No, myślę, że na razie to trzeba się skupić na tym, żeby w ogóle doszło do tego wypłaszczenia. No bo no jak, jakby nie było do, do grudnia, no to wygląda na to, że między innymi na podstawie tego narzędzia, że będziemy mieli podwyżki. One owszem mogą być na przykład mniejsze, no ale co z tego, jednak będą. No to do momentu, gdy rynek tak nie będzie już zdecydowanie przekonany o tym, mhm. że, że to się odwróci, na przykład za takie 6 miesięcy, no to nie wydaje mi się, żeby żeby był w stanie to kupować. Na razie bo kupowanie właśnie pod takie ustabilizowanie się poziomów inflacyjnych, no i to, to działa, bo rynek dostaje wszystko to, czego chce. Tak A ty, przecież sam Jeremy Powell też mówił, że recesji się nie da uniknąć, że ona nadejdzie i też chyba nawet padło po raz kolejny to, że Fed będzie robił wszystko, żeby z tą jakby recesja nie będzie stała na przeszkodzie, istotniejsza jest że inflacja, żeby a sama recesja... Żeby podwyższać. Tak, no że ta recesją nie będą się przejmować. No i to samo mówili inni członkowie Fedu, więc jest takie bardzo wręcz ta retoryka, wydaje się jastrzębia, a rynek odczytuje to inaczej, czyli pokazuje jak sentyment mocno. Bo, tak, no i bo, bo rynek pracy jest cały czas jednak naprawdę mocny, więc jest, jest dość stabilnie, nie pasuje do recesji w ogóle. Ale no tak, to też. dokładnie, nie, nie pasuje do recesji. Myślę, no to, to będzie dawało spółkom cały czas dobre wyniki, więc gdyby, gdyby tutaj z, zaczęła się zmieniać sytuacja, no to, no to wtedy moglibyśmy mieć ruch. Ty mówiłeś właśnie o indeksach tutaj europejskich, no to jeżeli tak op, naprawdę optymistycznie, to ja bym na, na funkcji zwrócił uwagę, bo tutaj mamy wyjątkowo dobrą sytuację, jesteśmy bardzo blisko szczytów, no to jest tam kilkaset punktów tylko dystansu, przez, przez czerwiec i lipiec takie podwójne dno było budowane, wyszliśmy górą, no Fucji naprawdę wygląda nieźle. Oczywiście w tym samym momencie też bardzo fund tracił, więc jest to bez, bez wątpienia powiązane. No niestety to, to tak nie działa z wig 20 i złotem, że gdy złoty tak mocno się osłabia, no to wtedy inwestorzy zwracają uwagę na wyceny na naszym rynku. To tak nie działa, ale no na przykład na Fucji ewidentnie to funkcjonuje, bo tam jednak sytuacja gospodarcza też nie jest dobra, a kondycja tego, tego indeksu jest naprawdę niezła. No widać... W stosunku do tego dołka marcowego, ile wyżej jesteśmy. Więc no, yy, no, so, są rynki, które się naprawdę mocno trzymają, tak jak mówiłeś. Ale WIG-20 wyszedł na ostatnim czasie ponad tym najpierw 1700, potem 1720 punktów. Dziś akurat znowu wracamy: jest próba zejścia poniżej tych szczytów około 1720. No ale ta walka trwa, no, jednak to był dość silny opór. W ostatnim czasie dziś ostatni dzień notowań starego WIGU 20 od jutra yy, grupa Kenty wchodzi w skład indeksu. Nie, nie zmieni to obrazu jakoś. Absolutnie. To jest zbyt mała waga, no ale jako taka ciekawostka, że to nam odchodzi. Ani postrzegania, no, no właściwie o tego o jedną spółkę państwową można powiedzieć tak. mniej, no ale. Zbyt mała waga, ale no fakt, że trochę pod tym względem. No nie, to masz rację. Z dziewięciu spółek robi nam się osiem z mhm. udziałem skarbu państwa. Także to jest y, jakiś pozytyw. Jakiś pozytyw, no, naprawdę. No bo ja, ja cały czas właśnie jestem zdania, że one, jak wszystko jest dobrze na rynkach, no to, no to fajnie, bo to one mają dużą kapitalizację, inwestorzy z zagranicy tamte środki trafiają, mm. natomiast gdy, gdy, gdy nie jest za dobrze, no to brak tego nastawienia, hmm, hiper na zysk hmm, przeszkadza. Po prostu naszej giełdzie, i innym spółkom, dobrym spółkom prywatnym, które są hmm. na naszej giełdzie, które mają dobre, dobre wyniki i są relatywnie tanie, no ale nie ma zainteresowania nimi. Hmm. Musi nadejść w końcu i to. Może to pozostawmy jako zakończenie naszego pozytywnego wątku i też całego programu dzisiejszego, więc tutaj, żeby ten tydzień ubiegło się powtórzył i w tym tygodniu, i w kolejne i żeby wakacje nam przebiegały w miłej atmosferze i przede wszystkim byczej i wzrostowej. No to ja dodam, żeby po prostu się działo, bo moje największe obawy, jeżeli chodzi o wig 20 no to są takie, że po prostu wejdziemy w taki marazm, z którego będzie bardzo trudno Ale wyjść. Ale już byliśmy im już byliśmy, więc teraz może być no, już, że to już tylko jest, lepiej. No dobrze. I tego się trzymajmy. Mhm. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień do kolejnego programu. Dziękuję.